Witam was, moi mili. Mały gameplay, ostatni punkt obrony nam został, M24. Nie gram sam w Bad Company, jak zauważyliście, to nie jest Battlefield albo Battlefield z gorszą grafiką, trójka. Nie gram sam, gra ze mną odźwierny Opanek. Cześć, Opanek. Witam cię. To taki będzie krótki bardzo gameplay. Znaczy, my nie skupiamy się na gameplayu dzisiaj, bo na statystyki informacyjny gameplay, jak jesteśmy zajebiści. Dziękuję, po nagrywaniu. Nagrane, tak? Nie, ogólnikowo idziemy do turnieju niedzielnego. Dostałem heada. Do turnieju niedzielnego. A ja dostałem Skarel. Ale rzuciłem moździerz jeszcze na niespodziankę. Zapraszam was w niedzielę, moi mili, na godzinę do 17 na nasz serwer pecetowy, piecowy, jak to tam woli, bf3.pl, tak? Battlefield 3 Polska bodajże taką nazwę nosi. Sam go wykupywałem, a nie pamiętam nazwy. Jak nie macie go w ulubionych czy coś, to serwer oczywiście na fanpage'u zostanie udostępniony gdzieś za 15 minut przed rozgrywką. Zabronione na pewno powinny być, będą mi się wydaje, M320, M320 C4 na M-comie, bo będzie Squadrash i Conquest, właśnie a propos. Conquest na metrze i Squadrash, Rush na metrze będzie normalny, więc zabronione będzie C4 na M-comach, RPG w piechotę będzie na pewno zabronione, M320, no i chyba tylko to, no shotguny, jak to woli, będzie używał. Klejmory przy tych? Klejmory mogą być, ale żeby nie stały przed samym M-comem. O właśnie, klejmory na M-comach. Ja rzadko kto używa klejmora na M-comie. Więcej, no w sumie też więcej C4. Więc to, na czacie widzę pełną kulturę, bez typu ty kurwo, ty pizdo, ty szmato. Inaczej będzie kick. Ja będę kickował za używanie broni niedozwolonych, które będą na czacie się wyświetlały. Na czacie będzie się wyświetlało, jakich broni nie można. Będę kickował, nie będzie ostrzeżeń, nie będzie niczego, będzie kick. Nie czytasz, twój pech. Nie rozumiesz, twój pech. Nie umiesz czytać, twój pech. Dokładnie, nie nauczyli, to twoja wina. Ale no, panowie, nie będę teraz darował wszystkim, bo nie umieją czytać, tak? Ustalone zasady będą z góry, więc tak będzie. Do wygrania, mogę od razu powiedzieć w sumie, może to was zachęci. Nie masz premium, wygrasz premium. Masz premium, prawdopodobnie, że dostaniesz koszulkę ze strony Dice'a, którą, można powiedzieć, sobie sam wybierzesz. Z ksywką, tam jak dobrze kojarzę, można ksywkę sobie nadrukować na ten, na plecach. Znaczy tam od razu, jak za nim przyślą. Bądź uściśnięcie ręki prezesa. Opanek tutaj chciał, żebym mu ścisnął rękę, ale niestety. Za daleko mieć. Za daleko. On już ten, on już wygrał, no, uścisk ręki. Nie no, można wygrać, no tak jak mówię, uścisk ręki, jak ktoś będzie chciał zamiast takich innych. Wygrałem nagrywanie z tobą tego materiału. Dokładnie, został wylosowany spośród takiej puli graczy, którzy byli chętni, że wczoraj o 3 w nocy, że głowa boli. No, wygraliśmy. I tak, tak jak mówię, bronie będą zabronione, pełna kultura na czacie. Wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej punktów z dwóch rozgrywek, oczywiście ja to zliczę. I nagroda, moja ulubiona mapa teraz będzie do kampienia. Na pewno będzie, w poniedziałek już będą wyniki i wtedy z tymi osobami napiszę, że osoba o takim i takim niku na fanpage'u ma się ze mną skontaktować na Battlelogu. I wtedy oni się skontaktują, dogadamy się w sprawie, czy to będzie premium, czy to będzie koszulka. Myślę, że koszulka ze strony Dice'a, na przykład z robocikiem, będzie na pewno trafną. Chciałbyś taką, Opanek, koszulkę, jak nie masz jak masz premium? Chciałbyś taką koszulkę? Bardzo chciałbym. No, albo dostanie ktoś Battlefielda Bad Company. No, może to mała cena, to nie będą chcieli. Ale nagrody będą na pewno trafne. To już wszystko będzie do ugadania. Wygra na pewno gracz z największą ilością punktów i gracz, który będzie nobem. No nie wiem, brzydko to jest określenie. Nobem, nie nobem. Takim, no, osobą, która na pewno nie będzie miała najwięcej zgonów, ale nie to, że będziecie się podkładać. On nie dostanie na pewno ani premium, ani koszulki. To będzie nagroda, nagroda niespodzianka, może taka zachęcająca do dalszych potyczek. Zachęcająca do dalszych potyczek, ale to nie będzie jakieś nie wiadomo siubździu. To też będzie, to zostanie niespodzianką, żeby nie było, że będziecie się nastawiać na to, żeby podkładać się pod lufę. A propos konkursu, jak wyglądam ja podczas walki? Niestety, żenująco, nikt nie bardzo chciał wygrać Battlefielda 3 w pudełku. Trzy prace doszły.
Mogę powiedzieć, że jedna góruje nad wszystkimi, znaczy najbardziej mnie rozbawiła, najbardziej znaczy najbardziej karykaturalna mi się wydaje, albo no obśmiałem się jak głupi, może jestem głupi dlatego. Obśmiałem się i do jutra jest gdzieś do 12, jak wrócę dzisiaj ten, to jeszcze przejrzę maila. No i mogę podziękować tym, co nadesłali, tym, co nie wygrają, tym, co wygrają, ale nieważne. Niedziela, godzina 17, 15 minut przed rozgrywką podam nasz serwer. Nie wiem, czy zdąży serwer być... Nie wiem, czy serwer zdąży być na 32 sloty, więc jeśli będzie 24, to mogę powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy, więc panowie, nie siedzieć mi, tylko nie siedzieć mi od rana na serwerze i czekać na nas. Więc zapraszam w niedzielę. Cenne nagrody. Nie przeklinać mi na czacie, bo ja nie będę grał, ja będę obserwował. Nie przeklinać mi na czacie. Grać jak najbardziej drużynowo, wiadomo, że każdy będzie chciał wygrać, ale jak grasz drużynowo, i tak punktów dużo nabijesz. Tak, opanek? Dokładnie. No, grać mi drużynowo, nie przeklinać, nagrody będą na pewno, które będą się podobać, ludzie będą zadowoleni, zaangażowanie liczę, więc w takim razie do zobaczenia na Metro, na Conquestie i na Rushu w niedzielę o 17. Dziękuję za uwagę i ja, Cyrta i mój pomagier Opanek. Dzięki, Opanek, dzięki, że wpadłeś pograć przynajmniej ze mną, więc no... No ja również dziękuję. Żegnamy was i oglądać i słuchać tego, co mówię. Elo.